Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Kruk. Chciałabym Cię bardzo przywitać na moim profilu. Chcę Ci troszeczkę opowiedzieć swoją historię i chcę Ci opowiedzieć tak naprawdę, dlaczego nagrywam ten filmik, mimo że może nie uwierzysz, jest to mój pierwszy film. I chcę Ci także powiedzieć, co będzie tak naprawdę dalej, po co nagrywam te filmy, dla kogo, jakie korzyści będziesz mieć z tego, że tak naprawdę będziesz cały czas ze mną. Zacznę od tak naprawdę 2004 roku, kiedy to w dobie jeszcze takiego malutkiego internetu, gdzie nie było Facebooka, gdzie nie było innych portali społecznościowych, gdzie było tak naprawdę mało informacji. Ja siedząc w domu zaczęłam się zastanawiać, co tak naprawdę można robić, aby bardziej się rozwinąć w kierunku biznesowym i bardziej też rozwinąć się finansowo. Jak wiadomo, każdemu o to chodzi, żeby jeżeli coś się robi, to po prostu na tym zarabiać. Szukałam takich informacji i natknęłam się na nie. Zaczęłam je bardziej, że tak powiem, przekopywać, zaczęłam się dużo uczyć. Próbowałam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i powolutkimi kroczkami powoli zaczynałam ruszać tę swoją kulę śnieżną. Później po 2004 roku, na koniec właściwie 2004 roku, kiedy okazało się, że jestem w ciąży, to był idealny moment, gdy siedząc w domu nie miałam tak naprawdę co robić, żeby pójść właśnie krok naprzód i zacząć się jeszcze bardziej zagłębiać, zacząć budować biznes w marketingu sieciowym, budować biznes, tworząc zespoły i tak dalej. Zaczynałam praktycznie od firm, które miały usługi prawne. I to były moje pierwsze kroki w biznesie. Przez parę lat, tak naprawdę do 2010 roku, przeszłam przez kilka firm. I to były właśnie kilka firm z usług prawnych, kilka firm z suplementów, firma z produktami codziennego użytku, czy też produkty gospodarstwa domowego, takie, które też również się codziennie używa. Miałam grupy współpracowników, grupy klientów, grupy współpracowników w zależności od firmy. W firmach prawnych wynosiły od kilkudziesięciu do kilkuset osób, a w pozostałych firmach od prawie tysiąca, najwięcej w jednej z firm było 1500. I można było się zastanawiać, i co takiego nie pykło tak naprawdę, że ja miałam przerwę praktycznie od 2010 roku do teraz. Do teraz, kiedy pod koniec 2018 roku stwierdziłam, że wracam do biznesu i robię to dalej. A mianowicie z firmy do firmy przechodziłam tak naprawdę nie ze własnego wyboru, ale z wyboru, można powiedzieć, właścicieli, tak? Chodzi o to, że może też moja wina, że ja wtedy nie potrafiłam wybrać się firmy. Kierowałam się tak naprawdę serduchem, emocjami. Zbyt dużo emocji zamiast tak naprawdę takiego solidnego wyboru, sprawdzenie firmy pod względem finansowym, jej wyników, sprawdzenie właścicieli, historii, sprawdzenie, co się działo w tej firmie w poprzednich latach, jeżeli w ogóle cokolwiek się działo. Okazało się, że część właścicieli po prostu jak zaczęła zarabiać pieniądze, zaczęło im się przestawiać troszeczkę w głowie i stwierdziła, że a może by trzeba było oszukać trochę współpracowników, klientów. Więc w usługach prawnych okazało się, że albo byli to oszuści, albo do tej pory moi klienci ani moi współpracownicy nie mają zapłacone. W pozostałych firmach różnie to było. Czasami były to po prostu złe decyzje współwłaścicieli, czy też właścicieli, które doprowadziły do tego, że firma zaczęła podupadać. W jednym przypadku było nawet tak, że 20% zamówienia przychodziło tak naprawdę, reszta to były same braki. Ja miałam naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo dużo wspaniałych przyjaciół, wspaniałych znajomości. I możesz mi uwierzyć, ale na tamte czasy ja tak naprawdę 80% biznesu robiłam online.
tylko i wyłącznie online. Mimo, że nie było Facebooka, nie było mediów społecznościowych, nie było innych możliwości dotarcia. Ja byłam jedną z pierwszych osób, która robiła prezentacje online, gdzie miała straszne trudności ze znalezieniem w ogóle jakiegokolwiek pokoju do tego typu prezentacji. Ale udało mi się za duże pieniądze, bo wtedy no niestety, ale jak już coś było, to było drogie. Nie z niezbyt połączeniami internetowymi też nie, wysokich lotów one nie były, więc tak naprawdę ciężko było, ale mimo wszystko ja to robiłam. Miałam zapał, miałam werwę do tego, robiłam właśnie te prezentacje dla osób, które były zainteresowane biznesem czy też produktami. Robiłam prezentacje dla swoich własnych już współpracowników, szkolenia z planu prowizyjnego itd., itd. Byłam autorką kilku artykułów do branży, byłam zapraszana do wywiadów. Także działo się, ale niestety skończyło się. Skończyło się tak naprawdę chyba w mojej głowie, ponieważ już jak przeszłam kolejną firmę i w kolejnej firmie ludzie po prostu zaczęli odchodzić z prostego powodu, tak, ja też odeszłam. Mimo, że nikt mi tego nie zarzucił nigdy, mimo, że nikt mi tego nie powiedział dosłownie, że to moja wina, to ja sobie w tej swojej głowie uzmysłowiłam, że to jest moja wina. Że to coś siedzi we mnie, coś, co powoduje, że te wszystkie firmy bankrutują, znikają, oszustami się okazują właściciele. Nie wiem, nie potrafię teraz sobie tego wytłumaczyć, natomiast to trwało naprawdę, naprawdę wiele lat. Największym problemem było to, że ja myślałam, że ja zawiodłam swoich ludzi. To było największym problemem. Pojawiła się biała Agnieszka, pojawiła się czarna Agnieszka w mojej głowie. Biała mówiła, nie przejmuj się, idź dalej, rób to cały czas. Natomiast ta czarna cały czas mówiła, nie, ty do niczego się nie nadajesz, daj sobie już spokój, zakończ z tym i tak dalej. Ja jeszcze próbowałam po 2010 roku w jednej z firm cokolwiek zadziałać. No i jak się okazało, wygrała ta czarna, która stwierdziła, nie mówiłam, przecież ty w ogóle nie miałaś do tego zapału. I to chyba rzeczywiście było tak, że ja spróbowałam, żeby sama siebie przekonać do tego, że już nie potrafię, już tego nie chcę. Nie zniknęłam jakby z branży. Ja cały czas obserwowałam ludzi, współpracowników, z którymi wcześniej pracowałam. Ja cały czas obserwowałam top liderów z innych firm. Ja cały czas byłam przy branży. Ja szkoliłam się, dużo czytałam, ale nie mogłam podjąć tej decyzji, tego wyjścia z tej czarnej dziury tak naprawdę niemocy i utraty całkowitej wartości, swojej wartości. I trwało to aż do 2018 roku. Ja cały czas coś we mnie siedzi i siedziało, że to jest moja droga i powinnam się tym kierować. I taką decyzję podjęłam, dlatego zaczęłam właśnie działać, tak jak w tej chwili widzisz, od 2019 roku i tak naprawdę od zera. Tu możesz powiedzieć, że nie, nie kłam, nie od zera, ponieważ masz doświadczenie. Pójdźmy na kompromis, ok? Ponieważ tak naprawdę z moim poczuciem wartości, z moim brakiem doświadczenia w nowym działaniu online przez grube 9 lat, mogłabym powiedzieć, że zaczynam na minus 10 albo chociaż minus 5. Także pójdźmy na kompromis, że zaczynam od zera. Czego tak naprawdę możesz się spodziewać po moich filmach, po moim profilu? Chcę Ci pokazać, że rzeczywiście można, że można działać online, że możesz, będąc w takiej samej sytuacji totalnej niemocy, możesz z niej wyjść, możesz się rozwinąć umysłowo, możesz się rozwinąć duchowo. To, co wszystko Ci tak naprawdę przełoży się później i na biznes, i na życie codzienne. Chcę Ci pokazać, że pracując naprawdę, wypracowując niewielką ilością czasu w ciągu dnia, jesteś w stanie zbudować biznes małymi kroczkami od zera, mając rodzinę, mając dzieci, mając dom, gotowanie, pranie, sprzątanie na głowie i szczekającego psa. Chcę Ci powiedzieć, że możesz to wszystko robić będąc i pracując ciężko na etacie. Chcę Ci pokazać, jak to zrobić, nauczyć tak naprawdę wszystkiego od podstaw. Jeżeli chcesz być ze mną, bardzo proszę, bądź ze mną od początku.
nie ma żadnego problemu. Jeżeli nie jesteś na to gotowy czy gotowa, chcesz się na razie przyglądać, chcesz mnie sprawdzić, bardzo proszę, sprawdzaj, bądź ze mną, oglądaj moje filmy, czytaj moje informacje. Będzie ich na pewno dużo i będzie ich na pewno coraz więcej. Jeżeli uważasz tak naprawdę, że ten film, bądź następny, bądź mój profil jest albo będzie dla kogoś dużą wartością i komuś tak naprawdę możemy pomóc, komuś, kto jest w trudnej sytuacji, kto szuka jakichś rozwiązań finansowych, kto szuka wyjścia z jakiejś niefortunnej sytuacji, bądź ktoś, kto jest w tej niemocy i ma całkowite poczucie, brak poczucia własnej wartości, to bardzo Cię proszę, udostępnij ten film na własnej osi, bądź przekaż po prostu link tej osobie. Świetnie by było, gdybyś, jeżeli oglądasz ten film na Facebooku, dał serduszko, daj komentarz, przekaż to dalej, polub moją stronę, na dole pod filmikiem będą linki do innych profili na innych portalach, gdzie mnie możesz znaleźć, obserwować. Nie na każdym będzie to samo, więc łap mnie tam, gdzie możesz w danym momencie. No i co jeszcze? Świetnym pomysłem, do którego mi w tej chwili do głowy wpadł, to jest to, żebyś komentowała pod filmikami w ten sposób, żeby pisać, jakie problemy masz, tak? Czyli co Cię nurtuje, jakie problemy masz, jeżeli chodzi o biznes, jakie problemy masz, jeżeli chodzi o swój rozwój, jakie chcesz poruszać tematy. Ja wtedy te wszystkie informacje, te wszystkie zapytania zbiorę, pozapisuję i w miarę po prostu będę chciała je omawiać tak, aby Tobie jak najbardziej pomóc i pomóc innym. Także dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego krótkiego filmiku, za obejrzenie mnie, za uwagę, którą mi poświęciłeś, czy poświęciłaś. Dziękuję i do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!